Cześć, witam wszystkich. No i tym razem przyszedł czas na Euro Truck Simulator. Poprzednio ATS, teraz ETS. Wiem, że troszeczkę ostatnimi czasy zbyt mała aktywność jest na moim kanale, jeden film tygodniowo. A akurat urlopuję, jestem na urlopie. Miałem też taką jakąś niechęć do nagrywania mnie dopadła ostatnimi czasy, także wybaczcie mi to, że nie zasypuję was filmami, tylko daję jeden film maksymalnie tygodniowo. No to dobra, siup z rampy. No i co, wracam do ładunków nienormatywnych, jak widzicie zresztą. Powrót do Volvo, przygotowanego do transportu właśnie takich ładunków nienormatywnych, już z podpiętą naczepą. Dolvario z modyfikacji Roadhuntera, o, z potężnym John Deere'em na gąsienicach 9630. Czteroosiowa konfiguracja z podnoszoną drugą osią. Ok, siadamy za stery tego pięknego ciągnika i jeszcze gwoli wytłumaczenia. Niestety z tymi naczepami tak jest, że trzeba wyłączyć zaawansowane podczepianie naczepy. No bo to są te naczepy, zaraz wam pokażę zresztą. Zobaczcie, z tak zwaną łabędzią szyją. Mowa o tym elemencie, który... Zaraz zobaczycie zresztą. Widzicie? On się podnosi po prostu. I się opuszcza. I niestety jak jest włączony system zaawansowanego podczepiania naczepy, no to jakoś to nie chce działać. Albo przynajmniej ja nie potrafiłem tego odpowiednio ustawić i skonfigurować. Dobra. To jedziemy w takim razie. A, jedziemy skąd dokąd. Zainstalowałem sobie w końcu Promoca. Ja Promoca instaluję głównie ze względu na Polskę. Jakoś nie przekonuje mnie reszta krajów. Może to się kiedyś zmieni, zobaczymy. Jadę z tym John Deere'em, wielkim skurczybykiem, z którym tutaj muszę pełno manewrów dziwnych wykonać, do Wrocławia. Taki krótki kursik po zachodniej Polsce, zobaczymy co tu ciekawego w tej naszej Polsce za czasów Promoca się stało. A następnie może uda nam się zrobić jakiś kurs S8, którą ostatnio jechałem nie tak dawno, jakieś 2 miesiące temu. Właśnie z Wrocławia do Łodzi. Może uda nam się tutaj wskoczyć na A1 na obwodnicę Łodzi. No zobaczymy zresztą, jak to wszystko będzie wyglądało. No i temat to w sumie kontynuacja tego, o czym rozmawiałem z wami przy okazji ATS-a. Wielki skurczybyk, będzie ciekawie. Przy okazji ATS-a, a mianowicie o takich wiadomościach ze świata transportu. No ale jeszcze w sumie należy się wam jedno sprostowanie, może nie sprostowanie. Doszedł nowy news na stronie SC Software na blogu. No jeszcze deszcz mnie dopadł, jak ja to uwielbiam. Mianowicie studio SC Software, pracownicy pokazali zdjęcia, 4 screeny bodajże z prac nad przeskalowaniem mapy w ATS-ie. No to był dosyć ważny i dosyć taki niespodziewany news tak zwany odnośnie tego przeskalowania. Myślałem, że szybko tego nie podadzą, okazało się, że bardzo szybko to podali. Myślałem, że troszeczkę jeszcze w tajemnicy podtrzymają ten temat przeskalowania mapy. A tu bach. Jak to mówię, jak grom z jasnego nieba. Proszę bardzo, informacja o przeskalowaniu mapy. No i powiem wam, że robi wrażenie. Robią wrażenie te screeny. Oj, tutaj to ciasno będzie. I ti, zaraz będzie, że potrąciłem pewnie, tak? Albo zahaczyłem. Oj, tu już krawężnik. Tak, tutaj jest niestety
prostu nie da rady normalnie jeździć z tymi naczepami. No, dopóki on nie pojedzie, to ja też nie pojadę. Pojechał. Na szczęście. A ty stój! O skubaniec, jak szybko skręcił. A to dziwnie wyglądało. Z drugiej strony trochę tak nietypowo wyszło, że w odcinku z ETS-a mówię o nowościach w ATS-ie, ale w ATS-ie mówiłem o ETS-ie, tak się to niestety popieprzyło troszeczkę, za przeproszeniem, albo od dupy strony zacząłem nagrywać, zamiast ETS-a nagrać, to ja nagrałem ATS-a, no i żeby o czymś mówić, to musiałem posklecać jakieś wiadomości. Ale mniejsza większość. Nic się takiego nie stało. No i w końcu tam widzimy porządne truckstopy, które mają niesamowite wręcz połacie terenu. Jest pokazana przełęcz Donner Pass, to jest słynna przełęcz, przez którą przebiega słynny tunel kolejowy z otwieranymi wrotami. Piękna sprawa generalnie. Jest ta trasa odwzorowana Donner Pass w Train Simulator. Właśnie na tę trasę mocno poluję, powiem wam. Niestety ciężko ją zdobyć, ponieważ licencja przewoźnika BNSF jest poza Stany Zjednoczone zakazana niestety. I w Europie ta trasa jest niedostępna. Jest też pokazana w końcu Interstate 18, czyli 80. Ten brakujący odcinek, o którym mówiłem w pierwszym odcinku ATS-a, kiedy omawiałem go, jak już była premiera, mianowicie między Sacramento i Oakland. Właśnie brakujący odcinek. Oj, co ja zrobiłem za manewr szatański? Brakujący właśnie odcinek tej trasy, który powinien być, a którego nie było. Z tego względu, że skala po prostu nie pozwalała, żeby to jakoś rozwinąć w miarę sensownie. No, już byś przestał padać. Deszczu wredny. O. No to ja teraz na pewno wyjadę, nie zahaczając go. Ach, dobra, poczeka. Nic mu się nie stanie. O, udało się elegancko. No i pokazano też jakieś nowe elementy terenu, nowe elementy infrastruktury drogowej. Na przykładzie tam jakiejś drogi. Poziomy dodatkowe, tak jak na Donner Pass na przykład. Bardzo fajnie i ciekawie to wygląda i powiem wam, że te przeskalowanie mapy to był strzał w dziesiątkę według mnie. Bardzo, bardzo ciekawie się to zapowiada i już się w sumie nie mogę doczekać, kiedy oni to wydadzą. Ot i pogoda. Węzeł Klucz 600 metrów. No to zjeżdżamy już na lewą stronę, żeby gdzieś tu... Nie, w sumie nie jest tak źle. Ostatnio miałem okazję troszeczkę po Warszawie dłużej pojeździć S8, obwodnicą Warszawy, tutaj tymi traktami głównymi komunikacyjnymi w Warszawie, i powiem wam, że o ile fajnie się jedzie prawym pasem, tak trzeba strasznie uważać na ten prawy pas, bo szczególnie właśnie w Warszawie, nie wiem jak to jest w innych miastach, ciężko mi powiedzieć, już nie miałem okazji jeździć autem po dużych miastach w Polsce, dużo jeździć, o tak powiem, no to trzeba uważać z tego względu, że ten prawy pas może uciec gdzieś w prawo i wtedy jest wesoło, jak on sobie ten pas ucieknie. Wtedy się robi wesoło i trzeba kombinować. Jeszcze tam palicho, jak człowiek ma nawigację, to go nawigacja poprowadzi jako tako, wyprowadzi go. No ale bez nawigacji, jadąc na kierunek na przykład, no to jadąc tym prawym pasem, jak się człowiek zagapi i ten pas gdzieś ucieknie w prawo, zjedzie, no to wtedy może być problem. Wtedy szukaj wiatru w polu, jak to mówią. No ale muszę wam powiedzieć, że jak ja pamiętam Warszawę, jaką pamiętam, za dzieciaka jeszcze jak jeździliśmy, byłe województwo radomskie do rodziny, tak jeżdżąc teraz przez tę Warszawę obecną, no to jestem lekko podbudowany, można by rzec, w ten sposób, w sposób w jaki ruch jest rozwiązany, szczególnie te główne trakty, elegancko wskakuje się na tą S8, która ma połączenie z A2, aż właśnie głównie
Byłem w ogóle w Żyrardowie, teraz urodziny. Jeździłem. Dwa razy sobie pojechaliśmy do Warszawy pozwiedzać trochę. No, w zoo byliśmy. Planowaliśmy być w Centrum Nauki Kopernik, ale nam nie wyszło niestety, bo wstrzymali sprzedaż biletów ze względu na tłok, jaki panował. Także pojeździliśmy sobie po Warszawie. No i właśnie z węzła Wiskitki jeździliśmy A2 na Warszawę. Później dojeżdżaliśmy do Wisłostrady wzdłuż Wisły i powiem wam, że dojazd do zoo od strony A2 i S8 to jest kapitalna sprawa. Idzie pięknie, żadnych świateł. No później na siódemce tej części Wisłostrady, no to wiadomo, że już są światła, ale poza tym bardzo dobrze to wszystko wygląda. I nie wiem, jak sami warszawiacy jakby pojmują te kwestie ruchu u siebie w mieście, ale jak tak osoba przyjezdna, tak jak ja na przykład, powiem wam, że robi wrażenie i dobrze to wygląda. No to teraz wróćmy może do głównego tematu, czyli te kontynuacja wszelkich wiadomości ze świata transportu. Skończyłem na płacy minimalnej. Wrócę jeszcze do tej płacy minimalnej tak dosyć szybko i sprawnie postaram się powiedzieć. Otóż tam w komentarzach wywiązała się ciekawa dyskusja, że jest to element, który jest jakby w stronę... Cała ta płaca minimalna jest jakby czynnością, która ma być w stronę kierowcy skierowana, która ma być, ma zrównać płacę w Europie, że kierowca ma lepiej zarabiać. I powiem wam, że rozumiem jeszcze sytuację, bo obiło mi się o uszy, że Polacy, że w Polsce też planowane jest wprowadzenie płacy minimalnej na o wartości 13 zł brutto i 2000 minimum płacy minimalnej. Oraz też potrafię zrozumieć Węgry, gdzie troszeczkę ten polski rząd do węgierskiego rządu jest podobny pod względem priorytetów, że jakby no, na razie póki co, no to czy to jest improwizacja, czy to jest prawda, to się okaże później. Na razie wychodzą jakby z inicjatywą do ludzi. No jestem w sumie jeszcze w stanie uwierzyć, że faktycznie w Polsce chcą, czy tam na Węgrzech płacą minimalną polepszyć człowiekowi byt. Ale niestety nie wierzę, nie jestem w stanie póki co uwierzyć, że takie same intencje mają Niemcy, Francuzi, ewentualnie Włosi. A Francuzi to już w ogóle. Tutaj wręcz uważam, że Francuzi zrobili to specjalnie po to właśnie, tak jak mówiłem, żeby wykosić wschodnią konkurencję, środkowo-wschodnią europejską konkurencję. Bo jak już mówiłem zresztą, że Polska to potęga transportowa i tutaj coraz więcej ze wschodu firm jeździ. Oczywiście wszystko to się bierze z tego, że opłacając złodziejskimi stawkami kierowców, no kierowcy jeżdżą za takie stawki. Firma może sobie obniżyć ceny frachtów, a przez to tracą firmy właśnie francuskie czy niemieckie. Także no trudno, no zobaczę, może zmienię zdanie, jak zobaczę, że faktycznie jest inaczej, ale na dzień dzisiejszy twierdzę, że te niemieckie, francuskie czy włoskie płace minimalne to nie są skierowane, żeby polepszyć byt kierowcy. Chociaż samo przez się to się stanie, jeśli będą przestrzegane te reguły dla obcokrajowców. Ale to jest właśnie po to między innymi zrobione, żeby wykosić naszą konkurencję. Czy konkurencję z Europy Środkowo-Wschodniej. Z drugiej strony może w końcu nasi się nauczą, że kierowca to nie jest jakaś szmata, którą sobie można podłogę zmywać. Tylko to jest osoba, która naprawdę ciężko pracuje, zarówno fizycznie, jak i umysłowo i ma ogromną odpowiedzialność za to, co robi. I powinna być należycie opłacana i szanowana. No zobaczymy, jak to wszystko się będzie kręcić wokół tego tematu. Czekam z niecierpliwością, jak to będzie wyglądało. No to teraz w sumie możemy wrócić do tych newsów, które sobie wypisałem. I takim ciekawym newsem był przypadek we Włoszech właśnie, wyżej wymienionych, gdzie inspekcja bodajże włoska, czy policja włoska, kontrolując ciężarówkę, znalazła pod naczepą 15-letniego chłopca, który właśnie przebył bodajże 400 km z Grecji do Włoch. Gdzieś tam się przyczepił w Grecji, wskoczył pod naczepę i przyjechał aż do Włoch i we Włoszech go właśnie
można powiedzieć, Oj, co to było? Wyczaili go. I wtedy mi się od razu przypomniał polski film 300 mil do nieba o Jędrku i Grzesiu właśnie. Nie wiem, czy kojarzycie taki film. Starsza część mojej widowni zapewne kojarzy ten film. To o chłopakach, którzy w Polsce właśnie weszli pod naczepę do tych koszów, gdzie opony są, czy tam przy ramie się przyczepili od spodu i przebyli właśnie promem do Szwecji bodajże, właśnie w celu szukania lepszego życia. I teraz ktoś może powiedzieć, przecież kiedyś też takie sytuacje były, że imigranci, Polacy szukali lepszego świata gdzieś tam w Europie. No dobrze, ale ja potrafię zrozumieć sytuację, kiedy faktycznie są represje, czy to polityczne, czy to ze względu na pochodzenie, narodowość, czy chociażby szukanie, rozumiem, ekonomiczną emigrację, ale taką mądrą ekonomiczną emigrację, gdzie człowiek przyjeżdża do obcego państwa i faktycznie chce pracować i pracować na produkt krajowy brutto, tak zwany, tego państwa, a nie się nie rodzić dzieci, lenić się i żyć na tak zwanym socjalu. W przypadku Polaków właśnie tak było, że oni faktycznie, jesteśmy w ogóle pracowitym narodem i wyjeżdżając na emigrację w tamtych czasach, uciekając z tego popieprzonego, można powiedzieć, ustroju politycznego, który akurat w tamtych czasach był. Zaraz, gdzie ja mam teraz jechać? Jakoś dziwnie mnie prowadzi ta nawigacja. A, dobrze. To uciekali i szukając pracy za granicą, czy to w Stanach, czy azyl był jakby przyznawany wtedy, jeszcze w tamtych czasach, czy choćby gdzieś tutaj na północy, czy na zachodzie, i ci ludzie pracowali, oni się nie opieprzali za przeproszeniem, tak jak dzisiaj to robią właśnie ci emigranci kulturowi tak zwani, bo ja ich nazywam emigrantami kulturowymi, ekonomiczno-kulturowi emigranci, którzy ze swoją kulturą włażą z butami do nas. O, i tutaj to będzie ciężko, coś czuję teraz. To nie było, tak jak właśnie mówię, nie były te sytuacje takie, że przyjeżdżał taki osobnik i co, on narzuca z góry swoją, po pierwsze, kulturę, a po drugie, nie chce pracować, tylko chce żyć z tego, co da mu państwo. I tutaj by się bramka Wiatola przydała. Jeszcze. A, bo ja mam wyłączonego doradcę drogowego, właśnie. O, ostatnio byłem świadkiem sytuacji właśnie na węźle, o, inspekcja transportu, albo policja, na węźle właśnie w Wiskitkach. Wiskitki to jest ten węzeł z A2 z krajową 50 za Sochaczewem, przy samym Żyrardowem. Tam jest takie skrzyżowanie, zjazd już z ronda i jak wjazd jest na autostradę, są dwa pasy ruchu z bramkami. Prawy pas jest szerszy i lewy pas jest wąski dla osobówek. Znaczy, tam są budowane stanowiska do bramek poboru opłat. Właśnie te lewe jest wąskie do osobówek i prawe widać dla ciężarówek. I teraz zauważyłem taką sytuację i powiem wam, że byłem troszeczkę przerażony tym, co robi pewien kierowca. Bodajże to był Białorusin albo Litwin. Mercedesem Actrosem MP4 nóweczką. Piękny czerwony zestaw. On, tam jest coś takiego, że jest z prawej strony wjazd i z lewej strony wjazd. I one się sumują. Jest nawet znak, że lewy pas jest zakaz jazdy ciężarówek i prawy pas jest właśnie dla ciężarówek. I tak wyprzedziłem go, zdążyło mi się wskoczyć przed niego i widzę, że nie zmienia pasu i myślę, o, odważny człowiek, a tam naprawdę wąsko jest. I tak patrzę, co on będzie robił, nie zjechał na ten prawy pas, gdzie jest szerzej, gdzie wszystkie ciężarówki zjeżdżały, tylko cisnął lewym pasem. Teraz myślę, kurde, jak on z taką prędkością tam wjedzie w te bramki, to się zaklinuje. Jak w Poznaniu na tym słynnym objeździe, na tym moście, gdzie tam się wszystko klinuje. Nawet busy potrafią się zaklinować. Ale ewidentnie widać, połapał się gościu, co jest grane, zaczął mocno zwalniać i dosłownie
prawie że do zera wyhamował i powolutku przejechał, aż sam zwolniłem w sumie zobaczyć, jak to się wszędzie wszystko działo i wyglądało, także no ten błąd mógł być kosztowny dla niego. Przeszedł, ale powiem wam, że przeszedł na centymetry dosłownie tym aktrosem przez tą bramkę. O, ja tu chyba troszeczkę za szybko jadę z takim ładunkiem poważnym. No i już tak w sumie, abstrahując od tych imigrantów, w sumie my robimy emigrację, a mówiąc o nich, to oni też są emigrantami ze swojego kraju, ale imigrują do nas, także można to różnorako nazywać. Także oczywiście kiedyś to wszystko inaczej wyglądało, nasz naród jest troszeczkę inny w porównaniu do tego, co obserwujemy teraz w Europie. O, i na tym może zakończmy dyskusję. Kolejny temat to jest ciekawy temat, bo wydawać by się mogło, że ciężarówka to jest taki czołg jeżdżący, to jeszcze załadowana ciężarówka to jest takie 40, a nawet więcej, czasem 42 tony masy, która zmiecie wszystko z drogi. No a życie i sytuacja czasem potrafi spłatać niezłego figla. Gdzieś na jakiejś drodze, nie pamiętam już jakiejś, był podany komunikat, że ciężarowa Scania do przewozu drewna z Dłużycą jechała właśnie, zderzyła się z autem osobowym. No i pech chciał. Oj, tam jest chyba wiatr, tak? Ale nie, tam jest zamknięte. Pech chciał, że ciężarówka się wywróciła, zjechała do rowu, wywróciła się i... Znaczy, nam jest podane, że była eksplozja. W każdym razie zapaliła się ta ciężarówka. No i niestety kierowca zginął. I to jest właśnie taki paradoks rzeczywistości. To jest to samo, co było kiedyś z... nie tak dawno jeszcze z Michaelem Schumacherem. Śledzicie losy kierowców Formuły 1. Ludzie, którzy się interesują Formułą 1, pewnie znają temat Michaela Schumachera. Michaela, Michaela zresztą, jak zwał, tak zwał. Który w tej chwili jest na półświadomy, zresztą rodzina w ogóle nie podaje żadnych informacji, bardzo jest to mocno strzeżona tajemnica, jeśli chodzi o stan zdrowia Schumachera, ale chodzi o to, że człowiek, który całe życie spędził śmigając ponad 300 na godzinę po torach Formuły 1, miał wypadek na nartach, gdzie uderzył głową o kamień i załatwił się już do końca życia. To jest właśnie ten paradoks losu. Tak samo tutaj ciężarówka załadowana drewnem uderza w auto osobowe i co? Osoby z auta osobowego wychodzą bez szwanku, a kierowca ginie. To jest podobny przypadek, na YouTubie kiedyś widziałem, ciężarówka dosyć spora, dystrybucyjna w Stanach Zjednoczonych, wymusiła pierwszeństwo i uderzenie dostała z boku autem osobowym, czy takim busem, vanem, pick-upem, coś w rodzaju, i ona się dosłownie na bok przewróciła, także nie zawsze tak jest, że taki kolos o takiej masie jest na wygranej pozycji. Ja to zawsze mówię, że czasem jest taki splot różnych nieoczekiwanych okoliczności i właśnie te nieoczekiwane okoliczności potrafią... O, dziękuję bardzo. No tak, dziękuję bardzo, ale teraz się tam tutaj troszeczkę pokiełbasiło. Ajajaj, toście teraz dali, panowie, popis. No dobra, spróbujemy. Tym niemniej dziękuję bardzo za zatrzymanie się. To i właśnie tak to jest, że nie zawsze jest na tym wygranej pozycji ten pojazd większy. Często jest tak, że ten właśnie mniejszy wygrywa. Wszystko zależy właśnie od tych okoliczności zdarzenia. Gdzieś coś delikatnie zostało... jak to nazwać w takim świecie rzeczywistym? Gdzieś coś to zbyt ogólne. Wystarczyło, nie wiem, głębszy skręt kierownicą, wybój na drodze, inaczej inne ułożenie pojazdu już mamy. Zgoła inne rozwiązanie takiego zderzenia na przykład. Innym takim ciekawym tematem to jest... to są wypadki w ogóle związane z ciężarówkami. Wydawać mi się mogło, że kierowca to jest osoba, która naprawdę musi mieć oczy dookoła głowy i, że tak powiem, mieć trzecie oko w dupie, za przeproszeniem. No ale często dochodzi ten aspekt przemęczenia, stresu za kierownicą, no i takie błędy są popełniane. I tutaj błąd dosyć kosztowny dla przewoźnika zapewne i dla samego kierowcy, mianowicie
nieopodal Sochaczewa na strzeżonym przejeździe kolejowym, gdzie już rogatki były opuszczone, gdzie już sygnalizacja była zapalona. Ciężarówka wjechała prosto pod pociąg. Piękny pociąg. Nowy polski. Z tych talentów, tak zwanych. Klasy talent, że tak powiem. No i też ładna ciężarówka biała, która niestety mocno oberwała. No i teraz pytanie sobie trzeba zadać. Jak to jest, że widząc opuszczające się zapory, światła włączone na przejeździe, kierowca decyduje się na wjazd, na przejazd kolejowy? To jest tak zwana chyba błędna ocena sytuacji. Czasem jest tak, że musimy w mgnieniu oka, to jest często przy czerwonym świetle zielonym ta decyzja podejmowana, to jest tak, że w mgnieniu oka musimy podjąć decyzję, co robimy. Wjeżdżamy na skrzyżowanie, hamujemy. Tylko tutaj się dziwię, no bo jak z daleka widać jest sygnalizację i opuszczające się zapory, albo chociażby samą sygnalizację, to ta decyzja się wydłuża w czasie i można sobie spokojnie ją podjąć. No chyba, że to była chwila, moment i kierowca musiał faktycznie taką decyzję podjąć, no i podjął złą decyzję. Niestety dla siebie i dla swojego pracodawcy i dla przewoźnika, jakim jest kolej u nas w kraju. Tylko z drugiej strony, czy to pośpiech właśnie, czy to zła decyzja, czy to przemęczenie, czy to stres, teraz coś ciężko powiedzieć. Z tą decyzją, taką nagłą decyzją, to mi się zaraz przypomniał pewien kawał, gdzie przychodzi pracownik zoo do dyrektora wytłumaczyć się z tego, jak ślimaki i żółwie uciekły z zoo, i mówi ten dyrektor, no do cholery jasnej, jak, no i w jaki sposób mogły uciec te żółwie i te ślimaki, no jak je pan pilnował? No ten dozorca mówi, panie dyrektorze, ale one tak błyskawicznie uciekły. Czyli tak jak podobna do tej sytuacja. Wszystko też zależy chyba od charakteru człowieka. Czy jest melancholik, czy jest choleryk, tudzież sangwinik. Nie no, teraz to sobie żarty robię, ale często tak jest, że wszystko zależy, jak człowiek szybko podejmuje decyzje i czy są to decyzje zazwyczaj trafne, czy nietrafne. No i druga taka sytuacja z tak zwanych sytuacji kuriozalnych to jest kolejny wypadek z udziałem ciężarówki. Oj, czemu ja tutaj tak zjeżdżam na ten pas lewy? Z udziałem samochodu ciężarowego z zabudową typu wanna, tak zwano. Czyli ja się troszeczkę najeździłem z tymi wannami, nakiprowałem się trochę, mniej więcej człowiek wie co i jak. No i tutaj kolejna sytuacja, która jest dla mnie kuriozalna, aż wręcz nie do pomyślenia, bo sam miałem podobną sytuację. Mianowicie jechał sobie kierowca ciężarówką z podniesionym kiprem, zahaczył o most, urwał kiper. Ktoś by mógł pomyśleć, no głupie, jakieś niemożliwe to jest. No okazuje się, że jest to możliwe. Kiedyś nawet był w serwisie YouTube taki film, chyba w Stanach Zjednoczonych albo gdzieś, a może gdzieś bardziej na wschodzie, tam na Bliskim Wschodzie, gdzie właśnie jechała ciężarówka z kiprem uniesionym i skosiła rusztowanie ze znakami. Centralnie, ewidentnie. Czy jednak jest to możliwe? Czy jednak takie aparaty też jeżdżą po drogach? I powiem wam, że dla mnie jest to tyle kuriozalne i niewytłumaczalne, aż wręcz sobie nie potrafię wyobrazić, że ten kierowca tego nie widział. Po pierwsze w lusterkach, po drugie nie czuł, prowadząc samochód. Kiedyś miałem taką sytuację, że jeszcze jak pamiętacie filmy z wolnego jazdy ciężarówką, jedne z ostatnich filmów, gdzie niebieskim Volvo z taką nietypową dosyć wanną, z wydmuchem, pokazywałem wam tę wannę, jak ona działa. Byłem właśnie na wysypie i chyba nawet to było wtedy, kiedy ten wysyp nagrywałem na tym Volvo, na fermie Trzody Chlewnej, gdzieś tam przed Oleckiem. Nie, za Oleckiem, to się za obwodnicą skręcało Olecka na fermę. I wtedy ruszyłem, ostatni wysyp i gdzieś w granicach, ja wiem, 10 centymetrów nie opuściłem wanny. Nie pamiętam, co to się stało, po prostu albo mi coś chyba przyblokowało, albo za wcześnie zawór upuściłem.
wyłączyłem, żeby ta wanna się opuściła. I okazało się, że ta wanna gdzieś w granicach 10-15 cm sobie nie była do końca opuszczona i to była pusta, ona była pusta i wyjechałem z drogi, tak jadę po tej obwodnicy Olecka, gdzie obwodnica Olecka jest bardzo równa i prosta, no to jeszcze nie odczuwałem jakiegoś tam takiego dyskomfortu, ale już coś widzę, że coś ta wanna mi tak dziwnie leży, ona tak jakby za wysoko delikatnie była. Tak myślę, kurde, no dobra, jedziemy, zobaczymy, co się będzie działo. Moje potwierdzenie uzyskam, jak zjadę z obwodnicy Olecka. Wtedy będę wszystko wiedział, bo tam już będą dziury i wyboje. Zjechałem z tej obwodnicy Olecka i faktycznie była taka różnica w jakby czuciu pojazdu. Ta wanna, będąc troszeczkę wyżej, te 10-15 cm dosłownie, już się zmienił środek ciężkości i już czułem, że ta naczepa mi troszeczkę bardziej tańcuje. No i zatrzymałem się i faktycznie patrzę, że kurczę, 12, tam chyba około 10 czy 15 cm, jak już mówiłem, nieopuszczona jest, szybko opuściłem i już jakby z czystym sumieniem i spokojnym duchem mogłem jechać dalej. I zobaczcie, w momencie, kiedy ta wanna była naprawdę niewiele podniesiona ponad ramą, ja już czułem, a dla mnie to jest, nie potrafię sobie tego wyobrazić, jak można jechać z podniesionym kiprem. To jest już chyba albo głupota, albo rutyna, bo inaczej tego wytłumaczyć nie można. No bo ślepota, no to już taki człowiek nie powinien być kierowcą zawodowym. Ale właśnie rutyna potrafi często zjeść, zabić wręcz. Marynarze też bardzo dobrze wiedzą, co to znaczy rutyna, pracując na statkach. Tak tutaj wśród kierowców też rutyna to jest wróg. To jest bardzo, bardzo niebezpieczny wróg. Bardzo zły wróg. Albo mówię, albo głupota kierowcy, który miał na wszystko wysmolone i po prostu jechał, wykonywał swoją pracę, bo musiał, a nie chciał i czerpał z tego jakąś przyjemność. Tylko taki po prostu kierowca z przypadku. Osoba, która tam zbytnio nie miała, jak to mówią, pojęcia. Zaraz. Aha. Tak się zagapiłem na tą nawigację, ale uciekła mi droga. I patrzę, że myślę, gdzie ja w pole jadę, czy co? Ostatnio też była informacja, że samochód wyprowadził 96-tonowy dźwig w pole i ten się wywrócił na 8-tonową drogę. To po prostu zwykła nawigacja musiała być, która nie miała tonażu drogi, opcji tonażu drogi, przefiltrowania. O, panie i panowie, czy ja tutaj zaparkuję tym Johnnym jeleniem? Nie wiem, czy ja się będę... O cholercia, nie, no to jest troszeczkę... Ciężko będzie do wykonania. A, jejku, spróbujemy. Jeszcze po ciemku, cholercia. Nie wiem, czy to coś da. Może być ciężko. Wręcz bardzo ciężko. Nie jest źle, powiem wam. Muszę sobie pomóc. Kamerą 2. Jest zbyt ciemno. I teraz zrobimy taki manewr. Zobaczmy, czy to coś da. Zrobimy taki manewr. O, i myślę, że to będzie lepsze rozwiązanie, niż jakbym się pchał tam. I teraz głowa za okienko i parkujemy. Oj, nie w tę mańkę. Będzie dobrze. Będzie żył. Te lusterko prawe. Dziadowskie. No i znowu klepnąłem mikrofon. Dobra.
źle to zrobiłem. Jeszcze raz. Za mocno się wyłamałem. Jeszcze raz spróbujemy. Nie musi być idealnie. Coś ten deseń. Stówka, jak to mówią. Co, już odpięło mi? Odpięło. Mamy godzinę 1:17. Przydałoby się przesunąć czas, to jest raz na godzinę 5:00. Ulej czerwono w konsoli. To poprzednie błędy. Gset time, 6:05 weźmy. 5:00, czy będzie widno, czy nie będzie widno. Jest widno, elegancko. Zobaczmy jeszcze, przejedziemy się jeszcze trasę. A co tam, zostały mi jeszcze 4 wiadomości do opracowania. Coś bym chciał na Łódź i Warszawę złapać. Zobaczmy, z Wrocławia. Ale coś tam z nienormatywnych, panowie, panowie. O, nie ma nic. Oj, oj, oj. O, o. O, 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 piękna trasa, piękna, ale prezenty, no, ja sobie robicie z poważnego człowieka, do jakieś durnowate prezenty woził, wiecie co, no trudno, no nie pojadę, chyba, że zrobimy taki myk, że z Opola coś wezmę, znowu jakieś kupię prezenty, Słowacja, Tampere. Kronbik Park. Nie, ja bym wolał coś takiego. Powiem wam. Po Polsce pojeździć. No dobra, weźmiemy do Łodzi, dojedziemy do Łodzi. Może w Łodzi coś ciekawego złapie. A niech będzie ten LKW cały. Takim ciągnikiem firany. Ach, kto bogatemu zabroni, jak to mówią, nie? To jedziemy w takim razie. Do spedycji szybko podlecimy, weźmiemy ładunek i dokończę tematy, o których chciałem wam powiedzieć. Pięknie, piękny dźwięk. Długo my tam mamy? 20 km, to w cholerę. Można powiedzieć. Szkoda, że nie ma zielonych strzałek w ETS-ie. Przydałyby się niewątpliwie. Mam nadzieję, że kiedyś to nastąpi. I studio SC Software po prowadzeniu właśnie łącznie z mapą Vive la France, z dodatkiem Vive la France wprowadzi, no bo oni tam chcą wprowadzić trudność parkowania, skalowanie parkowania, tak zwane to, co jest w ATS-ie, że podjeżdżając do firmy wybieramy sobie, gdzie chcemy zaparkować, różne miejsca parkowania, żeby ta monotonność troszeczkę była ograniczona. I mam nadzieję, że jak już to zrobią, to zajmą się takim featurem. O, zobaczcie. A, ja tu w lewo jadę. Ups. No to teraz dałem ciała. Takim featurem właśnie jak zielone strzałki, tak jak jest w ATS-ie. No, wybaczycie mi, że z prawego pasa pojadę. Mam nadzieję. To było dobre. No, brakuje, brakuje. Co prawda w Stanach Zjednoczonych jest tak, że nie musi być ta zielona strzałka. Przepraszamy pana.
za zamieszanie, że nie musi być tej zielonej strzałki. Na zielona strzałka jest tak jakby niewidoczna, tam jest po prostu w przepisach zapis, że w prawo możemy skręcać na czerwonym świetle, nie musi być żadnych zielonych strzałek, no ale w Europie ta zielona strzałka musi być. W sumie u nas też mogłoby jej nie być. Znaczy też mógłby być zapis, tylko tak się zastanawiam, jakby to u nas było respektowane, egzekwowane przez kierowców. To, że na każdym czerwonym świetle można w prawo skręcać, to było ciekawe. Ciekawy eksperyment społeczny, można by rzec. O, Auchan. Wyjeżdżamy z Wrocławia. O, to ja się wracam, widzę. Takim wielkim skubańcem będę targał zwykłą naczepę. No dobra. Mam nadzieję, że w Łodzi się coś trafi na północ, w moje rejony. To Volvo, którym teraz jeżdżę, to jest Volvo z modyfikacji Road Huntera. Uzupełnię i zaktualizuję linki pod wpisem, w moim wpisie, w blogu moim, na moim blogu, odnośnie modyfikacji do ETS-a, bo tam jest teraz, znaczy mało tego jest, bo w sumie mało używam. Używam w tej chwili Promoca, No HDR Bloom, używam tego Volvo i tych naczep. I to Volvo jest Road Huntera i naczepy są Road Huntera, także mam cztery modyfikacje, można powiedzieć. Do ETS-a jakoś mi nie ciągnie, żeby więcej używać. Mówię, ETS już tak ładnie się rozbudował, tak to ładnie wszystko jest już podopinane na ostatni guzik, można powiedzieć, może nie do końca na ostatni guzik, ale w dużej przynośni, że na szczęście już coraz mniej modyfikacji, jak pamiętam początki ETS-a. O, panie i panowie, ile to człowiek modyfikacji różnych, różnorakich stosował, żeby ulepszyć to, ulepszyć tamto, dodać to, dodać tamto, a teraz proszę bardzo, wszystko elegancko, wszystko jest. Także porównując do pierwszej wersji, to tę wersję ETS-a to jest niebo, a ziemia, tak mówiąc po prawdzie. Czekaj, czy ta naczepa mi nie uciekła, to by dopiero było, jakby nie uciekła. Nie chciałbym tego, oj nie chciałbym, tak wspominając mojego szefa akurat 10 baterii, tam gdzie ja służyłem w 11 baterii 4 dywizjonu w Węgorzewie. No miałem takiego szefa z 10 baterii, który był też poniekąd naszym szefem. A gdzie ta naczepa jest? Czy ja przejadę tędy? Powinienem. Był też naszym szefem i on zawsze mówił: nie chciałbym, oj nie chciałbym, jeszcze z taką tonacją głosu coraz mocniejszą, nie chciałbym. No i oczywiście dodawał coraz tam więcej zmiennych do tego nie chciałbym. Nie wiem, czy się tam zmieszczę z tą naczepą, zobaczymy, co z tego wyjdzie najlepszego i dobrego. Dobra, jak to mówię, łeb za okno i podpinam. To dziwnie wygląda, no ale co zrobić? Jest tam wyjazd z prawej strony. Nie, tylko tu się muszę przeciskać. U, panie i panowie, będzie wesoło. Nie do tyłu, do przodu. Gdzie jedziesz, jak to mówią? Najpopularniejsze polskie stwierdzenie na drogach. Gdzie jedziesz, baranie? Oj, tutaj to będzie wesoło. Na żyletki, tak jak ten Actros właśnie w Wiskitkach. Gdzieś tu nie przyhaczyć, kruca fuks. On też tam się tak pasował właśnie na żyletki. O. Idealnie. No dobra, zaraz wyjedziemy sobie tutaj na spokojnie z tej spedycji, czy tam jak to zwał, tak zwał. I zaraz będziemy kontynuować temat, bo jeszcze czeka w ogóle mi nagranie jednej gry, jeszcze jednej gry, kapitalnej gry, która jest wręcz
śmiem twierdzić, że jest, bo jest to gra niezależna w ogóle i że jest to czarny koń w tym roku, jeśli chodzi o gry niezależne. Coś jak kiedyś Papers, Please, pamiętacie taką produkcję, może, a chyba wrócę do niej, w sensie nagram coś jeszcze z tej produkcji, bo ciągnie mnie. No ale to, co teraz będę, oj, czemu lewy kierunkowskaz, to co teraz będę chciał nagrać, to powiem wam, że Mistrzostwo Świata, jeśli oni ją jeszcze rozwiną i rozbudują, bo teraz to jest w ogóle wersja beta tej gry, mam dostęp do niej, no to powiem wam, że będzie się kapitalnie grało w to. No i okej, kolejny temat to jest, to można by jakby, kiedyś było takie stwierdzenie, że Polska jest 20 lat za Murzynami, a to wszystko miało związek z tym, że w Stanach Zjednoczonych, że tam technologia była bardziej rozwinięta i zazwyczaj coś, co było tam, to u nas docierało za 20 lat. Z powodzeniem też można powiedzieć, że cały świat jest 20 lat za Chińczykami. Chińczycy, tak, Japończykami w sumie. Chińczycy, Japończycy takie, nie lubię tego słowa, innowacyjne technologie wprowadzają do świata i do życia, że zanim to u nas się ukaże, bądź ktoś wpadnie na to, no to minie 20 lat, że tak powiem. W skrócie. O co się rozchodzi? Mianowicie Chińczycy testują na odcinku jakimś tam doświadczalnym, testowym, 200-metrowym, czy coś ten deseń. Taki ciekawy środek transportu. Mianowicie autobus, który... Zaraz. A, tu mam. A co ja tutaj mam? Pod tymi klawiszami? No, nie pamiętam już. Autobus, który przewozi ludzi nad samochodami. On wygląda jak katamaran. Ludzie, którzy się tam mniej więcej w żeglarstwie jako tako połapią, to wiedzą, jak wygląda katamaran. Jest to dwukadłubowa jednostka pływająca. I teraz ten niby katamaran, dobra, jako tak będę nazywał, ten niby autobus, podobny do katamaranu, jeździ nad głowami, nad dachami samochodów osobowych, ale mnie wystraszył tamten jegomość. Szybko strasznie się zbliżał lewym pasem. Jak oni to zrobili? Mianowicie jest droga o szerokości dwóch pasów, jezdni, dwóch pasów, jezdnia o szerokości dwóch pasów ruchu, dwóch jezdni. To jest tak, że wiecie co, ja tu mam zapisane, ja sobie zatrzymam, żeby nie przykrzaczyć gdzieś. Jest to taka gondola w sumie, która ma szerokość dwóch pasów, to jest 8 metrów, długość 20 metrów i wysokość 2 metry od jezdni. No i 300 pasażerów może zabrać taka gondola. I ta gondola właśnie się porusza nad pojazdami, ponieważ na krawędzi jezdni są szyny i są ramiona, tak jak w katamaranie, kadłuby można by rzec. A dziękuję, dziękuję. Pan sobie lewym szybciej pojedzie. Kadłuby tak zwane, które spaja pomost z częścią pasażerską i to sobie jeździ nad głowami kierowców aut osobowych. No i teraz, no 2 metry, ok, rozumiem, jeśli są gdzieś miejsca, gdzie samochody jeżdżą tylko osobowe, wystarczy jakiś wyższy, wysoki SUV, autodostawcze, bus, no i mamy problem, no chyba, że wjeżdżając na taką drogę jest znak, że tu poruszają się takie i takie środki transportu i mogą się poruszać tylko auta osobowe, bez bagażników dachowych, czy tam z bagażnikiem dachowym, albo oby nie przekraczały 2 metrów wysokości, no bo wyobraźcie sobie sytuację, jedzie taki autobus, nad autami osobowymi sobie przemyka, przemyka, nagle ktoś stoi na światłach i co? I ma bagażnik dachowy, gdzie łącznie z powyżej 2 metrów wysokość. No i wtedy mamy... Gdzie się tam pchasz? Jak jeździsz, baranie? O, kolejny, nienormatywny. Witam, witamy pana w skani. I wtedy właśnie jest kuriozalna sytuacja, bo ten autobus, który miał nie czekać, czeka na tego osobnika właśnie, który to zagrodził drogę, bo wjechał, powiedzmy, pod zakaz. Gdzie ja tempomat miałem ustawiony? Ten tempomat.
O, jest tempomat. A, tu miałem zmniejszanie prędkości tempomatem. No i do 80 i myślę, że będzie halaszo i gancygal. Także też nie potrafię sobie wyobrazić sytuacji, kiedy są skręty w prawo i w lewo, jak to w ogóle na skrzyżowaniach będzie rozwiązane. No wiadomo, też światła będą obowiązywać te samochody. No to jest w ogóle ciekawe. No to oni sobie w tej chwili testują, Chińczyki. Małe ludziki testują te technologie. I zobaczymy, co z tego w przyszłości wyjdzie, ale to znowuż potwierdza się stare chińskie porzekadło, że Europa i cały świat jest 20 lat za Chińczykami. Druga taka sprawa z podwórka amerykańskiego Stanów Zjednoczonych, czyli USA. Najnowszy Transit jest tam reklamowany jako auto rodzinne. To jest dosyć ciekawe, bo u nas Ford Transit to jest wół roboczy, który jest reklamowany jako auto do pracy, dla firm małych, do przewozu ładunków. A tutaj proszę bardzo, trach, auto rodzinne, Ford Transit, auto rodzinne. Ot i dopiero ciekawostka, folklorystyczna rodem z Dzikiego Zachodu. Tam to jest faktycznie uzasadnione w pewnym sensie, bo jak jest pokazana reklama na podstawie rodziny, która ma piątkę dzieci chyba nawet, czy czwórkę, no to faktycznie taki Ford Transit dla nich to jest idealne rozwiązanie. Dwie osoby z przodu, dzieciaki z tyłu, jeszcze przestrzeń ładunkowa, gdzieś na wakacje pojechać. Także no, Amerykanie potrafią, jak to mówią, z gówna makowca nie ulepisz, a oni potrafią. No i teraz dwa takie przypadki, dosyć przykre. Jeden to jest taki przykry przypadek, ale w pewnym sensie podbudowujący, jakby stawiający w świetle ludzi, jako ludzi, dobrym świetle ich stawiający. Mianowicie na A2 był taki przypadek na autostradzie A2. Kierowca busa zjechał na parking i dostał ataku padaczki niestety. No i szczęście chciało, że znaleźli się tam ludzie, którzy pomogli mu, plus przejeżdżający radiowóz Inspekcji Transportu Drogowego też się zatrzymał, też pomogli mu, został odwieziony kierowca do szpitala i wszystko się skończyło dobrze. No ale często słyszymy w telewizji o tak zwanej znieczulicy ludzkiej, że jak ktoś widzi, bo padaczka to jest takie cholerstwo i dziadostwo, że to strasznie wizualnie brzydko wygląda i często myślimy, o padaczka, to jak ktoś ma atak padaczki, to o, pijany jakiś, trzęsie się, bo alkoholu nie dostał, albo przepił się, albo zapił się, czy coś w tym rodzaju. Zresztą często też padaczka alkoholowa występuje, coś takiego jest, niedobór alkoholu. I ciało tak reaguje, także no jest to nie, jest o tyle też niewdzięczny atak padaczki, że tam no, różne wydobywają się i wydzielają z wnętrza wydzieliny i płyny i no niestety to jest takie troszeczkę mało komfortowe dla osoby, która to widzi, która ratuje takiego człowieka, no ale to jest właśnie szeroko pojęte ratowanie życia ludzkiego i jakby ratowanie w ogóle człowieka. No i tutaj o tyle fajnie, że wszystko, ten kierowca miał ten atak w odpowiednim miejscu, jakby w odpowiednim czasie, no bo powiem wam, że bardzo dużo zależy sytuacji w życiu, zależy od tego, jak się znajdziemy, w jakim miejscu i o jakiej porze. Jak to mówią się w biznesie, takie powiedzenie słynne, najważniejsze to znaleźć się w odpowiednim czasie i odpowiednim miejscu. I tak często właśnie bywa, no i tutaj było też szczęście tego człowieka, że on się znalazł w odpowiednim czasie, odpowiednim miejscu, wśród odpowiednich ludzi. Z drugiej strony możemy próbować dochodzić, dlaczego tak się stało. Dlaczego ten kierowca dostał ataku padaczki? No i mamy dwa wyjaśnienia. Po prostu jest chory na padaczkę i musi z tym żyć, i musi to o tym wiedzieć, i musi wiedzieć, kiedy taki atak nastąpi, sobie z tym radzić. Druga rzecz to są te ataki padaczki, tak zwane jednorazowe, i faktycznie są przypadki, że człowiek ma atak padaczki i później długo, długo nic do końca życia takiego ataku nie będzie miał. Są to tak zwane sporadyczne ataki, jednostkowe ataki padaczki, o których nawet nie wiemy. I czasem nas potrafi właśnie nasze ciało zaskoczyć. Ja wam opowiem pewną sytuację z życia wziętą, z mojego doświadczenia, ale to zaraz wam powiem. A druga sprawa to możemy dochodzić, dlaczego tak się dzieje, że... Znaczy inaczej, że praca kierowcy strasznie wyniszcza organizm. To znaczy, wszystko zależy od tego, jak poukładamy sobie te właśnie prace. Jak sobie czas poukładamy, czy mimo wszystko katujemy się i jeździmy na maksa, jeździmy po nocy, próbujemy odpoczywać w dzień, jeździmy, źle się odżywiamy, złe napoje pijemy, źle pijemy w ogóle,
To wszystko sprowadza się do tego, że jednak praca kierowcy, to trzeba sobie wszystko ładnie rozłożyć. Bo naprawdę można sobie biedy narobić na przyszłość. I to naprawdę takiej biedy, która później nam będzie się dawała we znaki. Znam mnóstwo kierowców, którzy jak nie są po zawałach, to mieli stany przedzawałowe. Są, no ciężko mi to mówić, szkoda mi to mówić, ale z perspektywy człowieka zdrowego są to wraki ludzi. Tak przynajmniej jak się patrzy na nich, tak oni wyglądają. No i tak doprowadzili siebie do takiego stanu. No i kosztem czego, ja się zawsze pytam. Kosztem czego, jak się pytam kogoś, kto nagina przepisy, kto nie dba o swoje zdrowie, ja się pytam, kosztem czego to robisz? Mówi, pieniędzy? Właściciela firmy, który nie rozumie tego, co ty robisz? Wykorzystuje ciebie tylko, bo jesteś maszynką do zarabiania pieniędzy? Czy pieniędzy, gdzie kilkaset złotych dosłownie więcej zarobisz w ciągu miesiąca? To jest w sumie każdego indywidualna sprawa. Tylko szkoda mi czasem patrzeć na takich ludzi, którzy się wyniszczają strasznie. Czy to poprzez stres właśnie w pracy kierowcy, czy poprzez złe odżywianie, złe w ogóle życie, takie ogólne życie, tak? Styl i sposób życia. No jeśli chodzi o tą sytuację, o te sytuacje, które chciałem wam powiedzieć, to gadu, ja zaraz dojadę. Już jestem prawie w Łodzi na miejscu. To miałem kiedyś taką sytuację, że pracowałem jeszcze w studiu reklamy i oklejaliśmy w zimę. Ja w ogóle się jakoś ten dzień źle czułem. Generalnie takie złe samopoczucie było. I oklejaliśmy w zimę szyby w salonie Orange. I powiem wam, że i to była praca taka, że ręce w górze ciągle. A wiadomo, jak coś się dzieje, jak ręce w górze, krew odpływa, osłabia się organizm. I powiem wam, że wtedy się przestraszyłem w pewnym momencie. No bo młody człowiek, 20 lat. I jak tak pracowałem, nagle mi się zaczęło ciemno robić w oczach. Zrobiło mi się ciemno. Siadłem sobie na schodkach, bo z koleżanką, którą to robiłem, ona mówi, ty, coś ty jakoś marnie wyglądasz. Mówi, siądź ty sobie na schodkach, poddychaj głęboko i weź ty troszeczkę odpocznij, bo widzę, że blady się dosłownie zrobiłeś. Tam jedziemy. I wiecie co? I miałem taki moment, że jakby ocknąłem się, trzymając się barierki, ale czułem, to jest cholera, to jest taki efekt, jakby się człowiek przykleił do barierki i zaczęło go jakby telepać, wiesz? Wiecie, ciało wpadło w takie drgawki. A ja się trzymałem akurat barierki, bo tak sobie siadłem i się złapałem tej barierki. I tak przez mgłę w sumie pamiętam, że zaczęło mnie takie drgawki. To wiecie, co to mogło wyglądać jak atak padaczki? Jak ktoś by niezorientowany zobaczył to. Zaraz, i tam jest wjazd do firmy? Tak. Nie pamiętam, gdzie ja miałem ustawione przybliżanie mapy na nawigacji, na desce rozdzielczej. I ocknąłem się i już tak krew zaczęła spływać do dolnych partii ciała, do rąk, zaczęło krążyć. Kolorków nabrałem i tak myślę, o kurde, co to było? Mówię, jak ktoś zobaczył z zewnątrz, to wyglądało to nieciekawie generalnie. No ale mówię, miałem tylko raz taki przypadek. Właśnie są takie przypadki pojedyncze, których czasem ciało potrafi nas zaskoczyć różnymi ciekawymi reakcjami i przygodami. No i ostatni temat jeszcze zdążę poruszyć, mianowicie imigranci w Calais, którzy... Niestety hiszpańscy kierowcy ostatnio mają pecha, bo dwóch, trzech nawet chyba zaatakowali. Jednemu podpalili ciężarówkę, drugiemu grozili piłą łańcuchową i też podpalili ciężarówkę. No i właśnie, powiedzcie mi, dla mnie to jest absurd kolejny służb francuskich, bo to jest hołota, to są ludzie, którzy łamią prawo, którzy napadają na bezbronnego człowieka. O cholera, ja chyba tutaj muszę wjechać. I teraz ci ludzie powinni być normalnie osądzeni, tak jak każdy inny obywatel, który by tak postąpił, tak jak oni. A że oni są jeszcze nielegalnie w tamtym kraju, powinni być po prostu wydaleni z tamtego kraju. Bądź zamknięci w zamkniętym, strzeżonym ośrodku. W areszcie wręcz. I dla mnie to jest w ogóle kolejny paradoks i niewyobrażalna rzecz, że takie rzeczy się dzieją. Druga sprawa, chodzą pogłoski wśród kierowców, że francuskich ciężarówek nie tykają.
Czyli to może mieć związek z taką po prostu najzwyklejszą w świecie zmową i takim chamstwem w przypadku ludzi. Że się ugadali, że słuchajcie, żeby wykościć konkurencję. No to co robimy? Oj, przecież mogłem tamtędy wjechać. Co ja teraz tutaj zaparkuję? Dupa, za przeproszeniem, nie zaparkuję. Dobra, ja jadę się zawinąć. Źle to sobie wszystko wycyrklowałem. Muszę się tam właśnie zawinąć. To jest właśnie to, że mogli wejść w zmowę z tymi ludźmi i że nie ruszamy francuskich ciężarówek, tylko niszczymy i straszymy obcokrajowców. No niestety Hiszpanie mieli tego pecha, że im się najbardziej oberwało. Dobra, spróbujemy się to zawinąć. Zobaczymy, jak tam mój promień skrętu. Czteroosiówce, troszeczkę opony podrzemy. Mało miejsca, ale damy radę. Troszeczkę oberwie przednia oś, ale to nic. Tu jest zakaz wjazdu, niestety muszę wjechać pod prąd, bo tam inaczej bym nie zaparkował. Tu sami widzieliście, jak tam jest wszystko zrobione. Jakże opieszałość służb we Francji, to mnie przeraża dosłownie. Z tych wszystkich takich relacji, które czytam i słucham, staram się na bieżąco śledzić, co tam się dzieje. Bo mi to interesuje. Oj, tam blisko będzie, blisko, tu było blisko. Tu będzie krawężniczek, kontenery, barierka. Na żyletki. No i teraz elegancko, mogę parkować obok Johna Jelenia Zielonego. No, dobrze, ja tu sobie wycyrklowałem. Dobrze sobie chyba wycyrklowałem. O! O, delikatne przytarcie ogrodzenia. O! Tak. Te wredne prawe lusterko. O, bardzo nie lubię. A też się sobie tą modyfikacją załatwiłem. Tutaj też ponoć można to zrobić. Nawet jeden z moich widzów mi mówił. Gdzie to i jak to się robi. No i cóż. Odpinamy. Pokaż rezultat. O. I tak to właśnie wygląda. Oj, głośno, głośno. Pojechał. Pojechał. A ja w takim razie co? Dziękuję bardzo za poświęcony czas, za oglądanie. Lecę dalej nagrywać kolejną grę. Właśnie tę grę niezależną, która będzie takim czarnym koniem, mam nadzieję. Pod koniec roku chyba będzie data premiery. Jeszcze nie jest to wszystko znane. Ale na bieżąco na moim kanale wszystko. Wszystko sprawdzicie. Jeszcze mnie czeka troszeczkę nagrań typu Car Mechanica. Chciałbym Maserati nagrać. Z Elite Dangerous Horizon kupiłem. Chciałbym nagrać coś o lądowaniu na planetach. No, zobaczymy zresztą, jak to wszystko będzie. Mam nadzieję, że teraz po urlopie troszeczkę więcej będą. Może już dwa filmy w tygodniu, tak jak wcześniej. Zobaczymy, nic nie obiecuję. Dzięki jeszcze raz, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.